26 marca na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle Malince odbyły się drużynowe Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Na najwyższym stopniu podium stanęła ekipa AZS Zakopane w składzie z Maciejem Kotem. Wtorek był także szczęśliwym dniem dla drużyn KS Wisły Ustronianki oraz TS Wisła Zakopane. Tuż za podium uplasowała się ekipa z Kamilem Stochem na czele. Tegoroczny mistrz świata opowiedział nam o najwspanialszych momentach zakończonego właśnie sezonu zimowego. No to na pewno turniej Środek-Skoczni, gdzie też był bardzo udany. Na pewno konkursy tutaj w Wiśle i w Zakopanem, które no dla nas też są najważniejszymi obok właśnie takich głównych imprez, Mistrzostwa Świata czy Igrzyska. No i sama końcówka sezonu, gdzie walka toczyła się do ostatniego konkursu o każde puarowe miejsce i wszystko potoczyło się tak jak trzeba. Drugie miejsce zajęła drużyna KS Wisły Ustronianki z najdalej skaczącym tego dnia Piotrem Żyłą. Forma Piotra Żyły dla wielu kibiców to największe pozytywne zaskoczenie. Skoczka zapytaliśmy o ocenę sezonu, gorącą atmosferę w Planicy oraz plany na najbliższe tygodnie. Trochę już w krzyża głupie, bo to już czuć, że ten sezon jest długi, ale w sumie, no wiadomo, zawody jeszcze są i trzeba dawać siebie wszystko, co to się umie i skakać jeszcze. No dziś już poskakane, jeszcze jutro. Teraz pójdę się w piątek może gdzieś przejść w góry, bo już tak mi się chce coś ruszyć. Tak, tak i w takim spokoju trochę się już poruszać. Czy teraz, no teraz jeszcze akurat piłki nie ma, bo tam Orlik zasypany, ale już też bym się chciało zagrać piłkę coś, bo to... Może za damem będzie chwila pograć i powiedz jeszcze, czy lato będziesz traktował na poważnie, czy trochę odpuścisz przed Soczi? Nie, no zawsze traktuję na poważnie. Zeszło też było na poważnie, choć nie wyglądało, no ale... Zdecydowanie najlepszy sezon w karierze. No tak, najlepszy. Myślę, połowa sezonu, bo od nowego roku tak zaczęło się skakać naprawdę bardzo fajnie i, no i z tego jestem na pewno bardzo zadowolony, bo coś jakiś tam przełom nastąpił, bo już w zeszłym roku już do dziesiątki tam skakiwałem 3 razy, a w tym roku nawet udało się wygrać zawody, także dobrze jest. Jakie to jest właśnie uczucie stanąć na najwyższym stopniu podium? No fajne, no, na pewno to jest uczucie bardzo fajne, bo to pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, na pewno byłem trochę zaskoczony tym, no ale fajnie jak tak się stoi na najwyższym stopniu podium, jak się skoczy po dwóch takich fajnych skokach i można zobaczyć swoje nazwisko na czele listy, w sumie akurat razem z Gregorem Schrenzauerem, ale i tak... I tak ich bardzo fajnie. Brązowy medal Mistrzostw Świata. Spodziewałeś się tak dobrej postawy naszej drużyny? No gdzieś tam ten medal na pewno chodził po głowie. Ja akurat tam nie skakałem jeszcze tak fajnie jak ostatnimi czasy. Ale no na pewno każdy skakał z nas tam na tyle ile mógł. Mieliśmy mistrza świata w drużynie Kamila, który tam nadrabiał tych punktów, bo skakał naprawdę tam fenomenalnie. No i udało się ten medal zrobić i z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni. Odnośnie zadziwiającego fana, który ostatnio pojawił się w telewizji, czy gołego fana? Znaczy akurat nie znałem go. Bo to tak też trochę skoczyłem i patrzę, ktoś biegnie w moją stronę jeszcze. Jeszcze, no, jak Bóg stworzył. No i tak w sumie patrzę, potem biegną. Myślę, no trzeba będzie się brać, uciekać albo co. No ale w sumie tam Walter Hofer potem wyszedł, no i poleciał w drugą stronę, tam na płachtę go tam wywaliło, no i wnieśli go. Ale było zaskoczenie. No na pewno, no bo to tak nietypowa sytuacja. Wiadomo, może gdzieś tam w lato, jak jest ciepło, ale tam akurat zimno było. Z jednej strony pogratulować tak wiernych i tak oddanych panów. No.